Wideo z zaskakującą miną premiera zrobiło furor w sieci. O co chodziło? Spotkanie Morawieckiego z Macierewiczem. To nagranie obiegło sieć. Premier Mateusz Morawiecki złożył w poniedziałek kwiaty na grobie Jana Olszewskiego w trzecią rocznicę jego śmierci. W trakcie uroczystości premier rozmawiał z Antonim Macierewiczem. Moment spotkania uchwyciły kamery. Nagranie z nietypową reakcją szefa rządu szybko stało się hitem mediów społecznościowych. Krzysztof Wyszkowski, który był świadkiem spotkania Morawieckiego i Macierewicza przekonuje, że film został zmanipulowany. W poniedziałek, z okazji trzeciej rocznicy śmierci Jana Olszewskiego, byłego premiera, powstańca warszawskiego i obrońcy opozycjonistów w procesach politycznych, premier Mateusz Morawiecki, a także między innymi Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski oraz prezydencki minister Paweł Szrot złożyli kwiaty na jego groby na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Spotkanie Morawieckiego z Macierewiczem. Nagranie hitem sieci w trakcie uroczystości premier Mateusz Morawiecki rozmawiał m.in. z Antonim Macierewiczem. Moment spotkania uchwyciły kamery. Zdaniem komentujących m.in. Polityków opozycji, przerządu był zaskoczony lub zły na Macierewicza. Jak oni się tam wpiskie kochają, skomentował ironicznie Borys Budkasko. To manipulacja działacz antykomunistyczny Krzysztof Wyszkowski, komentując film na Twitterze napisał, ten tyłem to ja, widziałem wszystko. Zapytaliśmy doradcę Jana Olszewskiego o zarejestrowaną przez kamery sytuację. Wyszkowski twierdzi, że nagranie z udziałem premiera jest nieprawdziwe. Jestem zaszokowany tą manipulacją, to musiała być jakaś aplikacja do fałszowania mimiki, twarzy, zachowania. Taka fałszywka w stosunku do premiera to okropność. Myślę, że to powinno być karane, ocenił w rozmowie z interią.pl, zapewniając przy tym, że to była długa rozmowa, w zupełnie przyjaznej atmosferze, która trwała i przed i po uroczystości. Myślę, że wszyscy, którzy byli na miejscu, mają takie same odczucia jak ja. Wyraźnie widać, że to oszustwo", podsumował Wyszkowski. Jeden z użytkowników Twittera zmieścił nagranie fragmentu wiadomości TWP, na którym widać tę samą sytuację, ale bez zbliżenia. Na innych nagraniach widać, jak premier rozkłada parasol nad Macierewiczem i rozmawiają przez dłuższy czas. Antoni Macierewicz nie mógł z nami rozmawiać. Czekamy na komentarz KPRM. Autor: Jakub Oworuszko.